bardzo, jak wydaje ci się to tandetne, bądź sobą. Tak. Chodzi o to, żeby przykuć uwagę. Żeby zrobić coś, czego nie robił nikt inny. Bo niestety przez większość życia próbujemy być kimś innym. Dlaczego są prostownice? Czy ty, wychodząc na scenę, chcesz być taki jak wszyscy, jak niebieskie klamerki? Kamera, akcja. Na planach zdjęciowych, na których realizowałem jakieś projekty reklamowe, często jest 20-30 osób. I też jak tutaj rozmawiałem z Wojtkiem, z Kamilą i z Dawidem, mówię, wiesz, to jest tak, że człowiek w domu chce nagrać jakieś wideo, myśli sobie, puszczę coś do internetu, no i znowu jest ten cały bałagan, ale co oni, jak mnie tam skrytykują, a przecież Staszek tam z dzieciństwa sobie pomyśli, co ja wyskakuję, że ja się nagrywam i w internecie. No to nie nagrywam. A poza tym to może będzie jakieś nieostre, słabo będzie słychać, nie mam mikrofonu, jeszcze nie mam iPhone'a setnego modelu, mam jakiegoś innego, więc nie nagrywam. Moi drodzy, na planie często jest 20 albo 30 osób. Każdy jest odpowiedzialny za coś. Kamera jest za co najmniej 100 tysięcy. Kamerę obsługują 3 osoby. Jeden jest gość, który ma przesuwać kamerę. Drugi jest ten, który tylko patrzy, czy jest ładny obrazek. A trzeci jest pan, który go ostrza. Powoduje, że jest większa ostrość. I wiecie, ile czasem jest dubli, bo jest nieostro. Nie zawsze wszystko wychodzi od razu i to jest też bardzo ważne. Ty masz ćwiczyć, ty masz przemawiać, ale to, co jest najważniejsze, jeżeli byłaby to jedna rzecz, którą masz zapamiętać, wdrożyć, przyjąć, oczywiście, że masz się ukochać, nie? To, co trochę Kuczaj mówi, czyli oprzeć swoją pewność siebie na swoich dokonaniach, osiągnięciach. Dawid jest łysy, nie ma włosów. Ukochałeś to już dawno, nie? Tak jest. To jest jego plus. Tak po prostu jest. A im dłużej Dawid będzie walczył i stawał przed lustrem, mówi, gdybym miał włosy, to bym kwieciście przemawiał. Bo nie zacznie kwieciście przemawiać. Zresztą jest wielu mówców, którzy nie mają włosów, prawda? Ale był taki moment, że miałeś z tym, że to było, powodowało, zaniżało twoją jakąś pewność siebie? Wiele lat. Zobaczcie, wiele lat. I uwaga. Często też na warsztatach miałem kogoś, kto się jąkał. I też to już zostało przepracowane. Zobaczcie przecież Jurek Owsiak, ileś lat. To się stało jego marką wręcz, nie? Że już tam po prostu, jak już był finał, to już po prostu... I tak później to wyprostował. Tak mówisz, czy nawet ktoś, powiedzmy sobie, sepleni. Zobaczcie, można być... Można delikatnie seplenić, być premierem państwa, później zostać szefem Rady Europy. Nie znać języka jeszcze do tego. A. Można? Można. Czyli to, co chciałbym teraz się z tobą podzielić. Zobacz, to są klamerki. Nieraz na wystąpieniach pokazuję slajd z gołębiami. W Poznaniu jest takie miejsce u zbiegu ulicy Murawy a Słowiańskiej. Taka krzyżówka. Są światła. Jest taki w trójkącie ułożony linia, gdzie jest słup, do tego jest stalowy przewód, który utrzymuje te i tam zawsze siedzą ptaki. Tam jest po prostu zawsze multum ptaków, narąbane na ulicy, zawsze tam siedzą ptaki. I one wszystkie siedzą w jednej linii. I teraz ty musisz sobie zadać pytanie, czy ty, wychodząc na scenę, chcesz być taki jak wszyscy, jak niebieskie klamerki? Czy to, że wszyscy dzisiaj byli we włosach, a ty rozpoczynasz. Bardzo się cieszę, to jest naprawdę dla mnie wielki zaszczyt. Dzisiaj wszyscy tutaj byli na scenie, którzy mieli piękne włosy kręcone, długie. To czas na gościa bez włosów, nie? I jakby rozwalasz system, powodujesz, że łapiesz jakiś kontakt z twoją publicznością, pokazujesz, że masz dystans do siebie. Dlaczego to jest tak istotne? Ponieważ każdy, słuchajcie, na sali będziesz miał 10, 15, 20, 100, 150, 200, 300, 1000, 2000 czy 5000 osób. Co ciekawe, dla tej najmniejszej grupy się najtrudniej mówi, bo wtedy te oczy są tak blisko. One tak na ciebie patrzą i wtedy sobie myślisz, co one o mnie myślą. A jak masz dużą salę, dużą scenę, światła cię trochę rażą, no tam gdzieś z tyłu. Ale... ty masz być
sobą, a sobą będziesz wtedy, kiedy zaakceptujesz, że przykładowo masz brak włosów, że jesteś niski, że jesteś szczupły, że się może trochę seplenisz, że chcesz zacząć inaczej. Bardzo często w przemawianiach o tym też mówił Krzysztof, ja też tego bardzo uczę, że początek powinien być taki, wiesz, z uderzeniem, nie? Że przykładowo wszyscy byli z włosami, a ja jestem dzisiaj bez włosów. Jestem tym zaszczycony. Mam nadzieję, że przekaz gościa bez włosów będzie dla was równie atrakcyjny jak tych z włosami. Nie ma opcji. Jak się poczuliście teraz, jak takie słowa padły? Dobrze, no wyraźcie to. Co było pokazane? Kciuki, nie? Dawid też okej, okay. Uśmiech. Złapanie jakiegoś mianownika, dystans, przełamanie. Nagle stajesz się tą czerwoną klamerką, przełamujesz jakiś schemat, wiesz, są durne te kolejne prezentacje, wszyscy tak rypią. I kiedyś ktoś mnie zapytał, mówi, Paweł, a gdybyś miał mi powiedzieć taki pomysł na najfajniejsze, są tu dorośli, najzajebistszy początek. Najlepszy. Z najlepszych, że od razu cię stawia w pozycji czerwonej klamerki. To co by to było? Czyli nie bądź statystyczną cechą. Ktoś zaczyna, że wchodzi, wiecie, przestawia, a tu nie łapie, mija coś tam. Kogo to obchodzi? Kogo to obchodzi, że na przykład wychodzisz w krótkich spodenkach, bo polałeś się dzisiaj kawą i wychodzi, przepraszam, że ja w ogóle jestem w krótkich spodenkach, bo jadąc do was, no jeszcze tu dziecko mi miało, było chore, ja polałem się kawą. Nikogo to nie obchodzi. Polałeś się tą kawą? Super. Jesteś w krótkich spodenkach, wszyscy byli w długich i możesz to zamknąć na końcu. Czy jest ktoś na sali, ktoś z was, proszę państwa, co się zastanawiał, dlaczego ja właściwie jestem w krótkich spodenkach? Nie ma opcji, żeby ktoś się nie zastanawiał. Tak jest. No to jest dobre pytanie, ale to, co się mi wydarzyło, to jest historia na oddzielne wystąpienie. Złapać jakąś ciekawość, odnieść się do jakiejś sytuacji, ale nie żeby pokazywać na wstępie jakiejś właśnie tej swojej słabości. Co by mogło być tym początkiem, takim czymś, co wybija cię i stawia cię w czerwonej klamerce? Chcecie poznać taki strategię? Może być żart. No, Karol Strasburger, on zawsze próbował te żarty robić. Próbował. Jaki był efekt? Jakiś. Ale wyobraź sobie, że przygotowujesz wystąpienie. Jest to jakiś kongres, masz reprezentować firmę. Masz te lęki, te wszystkie rzeczy, wiesz, że przed tobą będą ludzie, którzy już tam w IT albo gdzieś w jakiejś branży finansowej, albo na przykład kongres ratowników medycznych i ten ma tam 25 lat doświadczenia, już z emerytury będzie nadawał, więc gdzie ty tam z tym 2-3 lata? Wychodzisz na scenę i zaczynasz tak. Jesteś zapowiedziany przed państwem, Jan Paweł Tomaszewski, Dawid, Wojtek, Kamila i stajesz. I nie mówisz nic. Punkt ciężkości ze sceny momentalnie przerzucany jest tam. A jeszcze jak nie daj Boże powiesz, za chwilę zejdę, zanim zacznę, zejdę na dół i wybiorę jedną osobę, którą będę chciał, żeby opowiedziała, podzieliła się swoim doświadczeniem. Zaraz tam do was schodzę. Co poczuliście? Normalnie poczułabym zdenerwowanie. Okej, okay. No jesteśmy teraz w warunkach laboratoryjnych, nie? Ale wyobraź sobie taką sytuację. Albo wyobraź sobie właśnie, że ktoś rozpoczyna, wychodzi i nie mówi nic. Chodzi o to, żeby przykuć uwagę. Żeby zrobić coś, czego nie robił nikt inny. Może to być muzyka. Pomysłów może być wiele. Możesz zacząć cytatem tych... Wersji na początek było dużo, ale w tej prostej metaforze obrazu, żebyś zapamiętał, nie masz być kolejną niebieską klamerką. Masz się czymś wyróżnić. Masz być zapamiętany. W rozmowach kwalifikacyjnych o pracę w danym dniu ty nie masz być mistrzem świata najlepszy z najlepszych. Ty masz być najlepszy tego dnia. A najlepszy będziesz wtedy, kiedy zostaniesz zapamiętany, prawda? A kiedy się zapamiętuje? Co robiłeś 11 września? Co robiliście 11 września 2001 roku? Kiedy wybuchł, kiedy był atak World Trade Center? 11 września 2001 roku, 20 lat temu. Co widziałeś? Gdzie byłeś? Gdzie stałaś?
Nie, no to był normalny dzień w szkole, przyszedłem ze szkoły i widziałem gdzieś tam u cioci, babci ruch. Ale pamiętasz, gdzie byłeś, kto był obok ciebie i tak dalej. Kamila, pamiętasz 20 lat temu? Tak, wróciłam z przedszkola. Pamiętam, jak rodzice rozmawiali o tym i leciało w telewizji relacje z tego dnia. Tak. Więc mimo to, że byłam małym dzieckiem, to mocno zapamiętałam. Mocno zapamiętałaś. Wojtek? Mnie nie było na świecie wtedy. Wojtka nie było na świecie! Teraz wam coś zdradza. Wojtek napisał już dwie książki, a nie było go na świecie, jak było Altry Center. Nie było go na świecie. Genialna odpowiedź. Moi drodzy, zapamiętaliśmy to, bo był to mocny ładunek emocjonalny dla nas wszystkich. Też pamiętam, że byłem w pokoju, gdzie leżałem, co się działo w ogóle, gdzie był mój tata, wszystko pamiętam. A ty? I to jest to. Kolor czerwony to jest emocje, to jest życie, to jest krew. Ty masz być żywy, ty masz być elastyczny, ty masz się dopasowywać, ty nie masz być sztampą. Pamiętaj o tym, nie masz być kopią kogoś. Janis Joplin powiedziała, bądź sobą, bo wszyscy inni są zajęci. Tak bardzo, jak wydaje ci się to tandetne, bądź sobą. Tak, bo niestety przez większość życia próbujemy być kimś innym. Zgadza się? Tak. No tutaj jedna kiwa głową, cudownie. Rzadkość. Ale wiem, że rozumiesz, co mam na myśli. Ty też rozumiesz, Kamila, co mogę mieć na myśli. Jak bardzo chcemy być kimś innym. Dlaczego są prostownice? One są dla kobiet, które mają kręcone włosy, bo one chcą mieć prosto, ale ona ma ładne, proste włosy. A ta, co ma proste, kupuje lokownicę, mówi, ja mam takie, chciałam mieć takie kręcone. I zawsze szukamy czegoś innego. Ty masz być czerwony w swoim doświadczeniu, w swoich historiach. Wtedy będziesz zapamiętany, wtedy będziesz prawdziwy. Nie masz być statystyczną cechą, bo ktoś mówi, że tak ma być. Jeżeli lubisz przemawiać i mieć mikrofon na głowny, to masz doprowadzić do tego, że ma być mikrofon na głowny i koniec. A nie mają ci dać takiego. Nie chodzisz z takim mikrofonem, bo się tam źle czujesz. Masz zadbać o swoją przestrzeń i być czerwoną klamerką.